Oczywiście sprawa ta wymaga trochę poświęcenia więcej czasu, szczególnie z osobami handlującymi, dlatego że są to ludzie przeważnie bardzo zajęci. To są osoby, które niestety głównie koncentrują się na ciężkiej pracy, obsługi swoich stoisk na targowiskach i w zasadzie wymaga ta inicjatywa jak gdyby szczegółowego wytłumaczenia. Na to potrzebujemy no niestety, ale trochę więcej czasu, ażeby wdrożyć tą inicjatywę, aby przekonać i w pełni przedstawić uzasadnienie wszystkim osobom handlującym. Dlatego prosiłbym jeszcze o cierpliwość. To jeszcze potrwa na pewno około 10 dni. No, chcielibyśmy, czy tyle aż, to nie wiem. Raczej będziemy musieli to przyspieszyć. Właśnie jesteśmy już gotowi do złożenia tego wniosku. A my chcielibyśmy, żeby to znalazło się na tej sesji ostatniej w tym roku, na której, z tego co wiemy, jest planowane również przyjęcie budżetu. Czy do tego przyjęcia dojdzie, to nie wiemy, ponieważ zobaczymy, jaka będzie opinia i co Regionalna Izba Obrachunkowa powie na nasze wątpliwości, które zgłaszamy do tego budżetu. Natomiast na pewno do końca tego roku chciałbym, aby ta uchwała została przyjęta, ponieważ no ona będzie miała skutki budżetowe, w związku z tym do końca, na ostatniej grudniowej sesji będzie dyskutowana i głosowana.